Domowa maszyna do haftu z nowej serii Bradera F440E to model, który oferuje intuicyjną technologię, uniwersalne funkcje oraz piękne wzory. Szeroki zakres funkcji, wszechstronność, precyzja pozwalają na realizowanie najbardziej szalonych pomysłów projektanta. Maszyna z nowej serii Bradera F440E to nie jest zwykła maszyna do szycia. To hafciarka komputerowa stworzona dla potrzeb zdobienia tkanin, dzianin, filcu w warunkach pracowni krawieckiej, sklepu czy w domu. Jest bardzo prosta w obsłudze, a wszystkie jej funkcje są łatwo dostępne. Zarządzanie funkcjami takimi jak edycja wzorów, obrót, skalowanie czy lustrzane odbicie odbywa się poprzez dotykowy ekran LCD oraz klawisze zamieszczone pod ekranem. Ekran jest duży i przejrzysty. Jego przekątna wynosi prawie 4 cale. Menu wyświetlane jest w języku polskim. Jest prosty w obsłudze, dzięki czemu w łatwy i przyjemny sposób można według własnych upodobań przygotować wzór do haftu. F440E ma wbudowaną bibliotekę wzorów, w której znajdziemy aż 138 różnych projektów. Do wyboru mamy wzory graficzne, roślinne, dziecięce. Możemy do nich dobrać kilkanaście kształtów ramek w różnych stylach. Przy personalizacji ubrań czy akcesoriów mamy do wyboru aż 11 krojów pisma w 3 rozmiarach. Dzięki wbudowanemu portowi USB oraz portowi na karty pamięci Brader możemy przesyłać nieograniczone ilości dodatkowych lub samodzielnie zaprojektowanych wzorów i przechowywać je w pamięci wewnętrznej hafciarki. Warto dodać, że hafciarka współpracuje z plotterem tnącym Brader Scan & Cut. Hafciarka ma w standardzie tamborek o polu haftu 18x13 cm, ale opcjonalnie możemy powiększyć pole do 30x13 cm. Prędkość jej pracy to 650 wkłuć na minutę. Pracę z hafciarką zaczynamy podobnie jak z maszyną do szycia. Nawijamy dolną nitkę na małą szpulkę. Jest to tak zwana nitka bębenkowa, cieńsza i bardziej wydajna od klasycznej nitki. System nawijania jej na szpulkę jest dokładnie tak samo prosty jak w każdej maszynie do szycia. Hafciarka jest wyposażona w chwytacz rotacyjny, więc dolną nitkę umieszczamy w bębenku w ten sam prosty sposób jak w maszynie do szycia. Cała operacja zajmuje moment. Niezwykle łatwe jest także samo nawleczenie hafciarki. Wszystko odbywa się według schematu umieszczonego na obudowie. Jest szybkie, łatwe i przyjemne dzięki zamontowanemu nawlekaczowi igły. Gdy już upniemy materiał w tamborku, stabilizując go wcześniej warstwą fizeliny hafciarskiej od spodu, w prosty sposób umieszczamy tamborek w hafciarce. Przystępujemy do wyboru wzoru oraz jego edycji. Możemy zmieniać jego wielkość, gęstość ściegu, położenie względem tamborka. Haftowanie uruchamiamy jednym przyciskiem start. Maszyna zaczyna wyczarowywać wzór na materiale. W wielobarwnym hafcie maszyna podpowiada, jakich kolorów nici należy użyć, ale możemy tworzyć także własne kompozycje kolorystyczne. Podczas haftowania maszyna pokazuje, ile wkłuci jeszcze zostało do ukończenia wzoru oraz ile czasu zajmie wykonanie całego haftu lub jego poszczególnych elementów. Co ważne, Brader F440E ma wbudowany czujnik zrywu nitki, co oznacza, że maszyna zatrzyma pracę, gdy tylko urwie się skończona nitka. Z hafciarką F440E możemy haftować na różnych materiałach, cienkich i grubych tkaninach, na dzianinach, filcu, skórze, polarze czy frotte, ręcznikach, szlafrokach. Hafty, które wychodzą spod jej igły, są piękne, staranne, idealnie wykonane. Będą wyjątkową ozdobą każdego projektu. Chwytacz rotacyjny, czujnik zrywu nitki, czytelne menu, a przede wszystkim wbudowane zabezpieczenia przed nieumiejętną obsługą sprawiają, że model F440E jest w czołówce maszyn swojej klasy.